bieżącym sezonie. Po fantastycznych zawodach, po spektakularnych zwycięstwach, po emocjach, których doświadczaliśmy wspólnie na ostrowskim stadionie, nasi żużlowcy wywalczyli tak długo przez wszystkich oczekiwany, upragniony awans do PGE Ekstraligi. Bardzo Wam tego gratulujemy. Sebastian, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie? Na pewno motywacją do cięższej pracy i dalszej pracy. Wiadomo, fajnie, że tutaj możemy się spotkać. Wyróżnienie jakieś, tak. No na pewno fajnie, że gdzieś ktoś to docenił i jednak gdzieś to zostało, a nie zrobiłem tego tylko dla siebie, ale także i dla miasta, i dla innych, także cieszę się z tego. Na pewno bardzo fajnie, że tutaj zostaliśmy zaproszeni i dostaliśmy fajną nagrodę, więc mam nadzieję, że za rok się uda powtórzyć to samo, tylko z lepszymi wynikami. Bardzo fajnie. Kasper, warto było walczyć o ten medal, o ten historyczny medal, bo dzisiaj gdzieś tam spija się taką śmietankę tego wszystkiego. Tak, na pewno fajnie teraz, że mamy w sumie mamy takie przypomnienie, że o tym, co zrobiliśmy w sumie, że osiągnęliśmy taki, można powiedzieć, jakiś mały sukces i z tego się cieszymy. Warto, jeśli jest się doceniany w mieście, widać było, że byliśmy docenieni nie tylko za awans do Ekstraligi, ale również za wyniki juniorów, także cieszę to bardzo. Brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski juniorów, pewnie w tym roku chcielibyście coś, krążek z cenniejszego krusztu. Krążek cenniejszego, albo też i powtórzyć ten brązowy medal, bo to wiadomo, fajne miejsce i dobry wynik. Kuba, zdobyłeś brązowy medal z kolegami drużynowych mistrzostw Polski juniorów, zdobyłeś również 8 miejsce młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Który z tych sukcesów zaskoczył Cię w zeszłym roku najbardziej? Szczerze mówiąc, to jeden i drugi, bo ani się nie spodziewałem tego medalu z DMPJ-ów, ani tego 8 miejsca, więc to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Bogato jest to ostrowskie środowisko żużlowe, środowisko sportowe, Wy też jesteście jego częścią. Tak, jak widać w Ostrowie naprawdę dużo się dzieje, naprawdę dużo medali jest zdobywanych, więc bardzo fajnie, że nasze miasto jest takie sportowe. A co czuje trener, jak widzi te postępy, widzi kolejne sukcesy? Chciałoby się więcej, można powiedzieć. Nie, na pewno, że napawa to dumą każdego, myślę, trenera, który uczy kogoś od początku. Jeśli ten chłopak odnosi jakieś sukcesy mniejsze, większe, na pewno to cieszy.